Siemanko, sobotni, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam w naszym hotelu w Kazachstanie. Właśnie człowiek z DC24 poleciał na recepcję załatwić fura, bo chcemy pożyczyć samochód, żeby jechać na pustynia. Ja to widzę tak, że możesz sobie wziąć Mercedesa 63 AMG za 250 koła. Możesz sobie wziąć Range Rover za 250 koła, ale dosyć ciekawą opcją jest również Range Rover Sport. A na pewno dwie albo nawet i cztery ruły będzie miał Mercedes G-klasa 63 AMG za 150 tysięcy za dzień. 110, 120, 130, 140, 150, 170, 190, 210, 236. 236 tysięcy tu jest. Pojedziemy właśnie tym autem. Fajne to auto. Ono jest takie właśnie wielkie, zgrabne. Hyundai Creta. Jest w automacie. Wynajem tego samochodu kosztował nas około 1300 zł za te 4 dni. Ciekawostka jest taka, że tu nie ma ubezpieczenia na auto. I jak coś się stanie z tym autem, no to my będziemy chyba musieli za to beknąć, więc... No, ważne jest to, że w sumie sprawdzaliśmy w kilku wypożyczalniach i tu w Kazachstanie faktycznie w żadnej wypożyczalni nie ma ubezpieczenia. Nie wiem, dlaczego to tak działa. Całkowicie inaczej niż na przykład w Hiszpanii albo we Francji, gdzie jak... Czy zawsze... w Europie w ogóle, no. Nie? Bo po co się dzieje teraz, po co się dzieje? Człowieku, ubieram nożwe, rękawiczki, mechaniksa, szofer od BNT. Komando szofer militaria. Militaria.pl, ponownie sponsorem dzisiejszego odcinka, także pozdrawiamy. Benzina powiedział, ale w automacie, więc spoko. Mhm. Spoko też, że tu jest bardzo paliwo tanie. Dobra, wyjeżdżamy na ulicę i to jest taki właśnie stresujący temat, no bo jak wiecie, nie ma tego ubezpieczenia i tu jest ten ruch drogowy, wyglądają jakby, jeżdżą trochę jak wariaci, więc bardziej się obawiam tego przemieszczania się tu po mieście niż po pustyni, na którą zaraz wyjedziemy. Ale jeszcze zanim wyjedziemy na pustynię, to wjedziemy do sklepu, żeby kupić jakieś jedzenie, no bo na pustyni nie ma. Fajny jest ten most. No. 2.0 benzyna, automat. Wątpię, że to ma napęd na 4 koła, trzeba by tam poszperać, ale pewnie nie ma, to jest zwykły cywilny samochód. Nowych mechaniksach da się napić yerby. Weź tego nie wyjeb, bo nie ma ubezpieczenia. Ale to sobie wyczyszczą, no to chyba nie potrzeba ubezpieczenia. Jakie to było dobre. Operator. Aż mi normalnie włosy dęba stanęły. Jadymy. Tu jest ten sklep? Tak, to jest supermarket Sputnik. 4 pomarańcze, żeby trochę witaminy C było na pustyni. Zapas butelkowanej wody i takiej w szklanych butelkach też. Ja jestem ogólnie fanem. Wody w szklanych butelkach, lubię sobie degustować. Jest też oliwa z oliwek. Na to chleb. Tak, to fajnie jest tu poukładane. To bierzemy na drogę. Może po polsku, ja? No, zmieniłem se. Teraz możemy jechać. Teraz możemy jechać. Będziemy jechać około 3 godzin. Padną te budyneczki, nie? Auto dostaliśmy z połową baku, także właśnie uzupełnimy go na fulla, na Hopc, na stacji Hopc. Dowiemy się od razu, ile sam to kosztuje, te paliwo. I Daniel tu zauważył, że oprócz 9.5 i 9.8 jest też 9.2. Co jest z tym 9.2? No mniej oktanów niby, nie? Ale co, u nas nie ma takich? U nas już takich nie ma, ale kiedyś było 92. A teraz już nie ma. 95 jest tylko i 98, nie? Mm. Nie będziemy ryzykować 92, żeby się coś nie stało. Full. Nie będziemy ryzykować 92, żeby się coś nie stało z silnikiem, no bo to naraziłoby nas na koszta. Creta. Udało się. I co, po ile jest paliwo? No, po niecałe 3 złote. Wow. To tanio, 2 razy taniej, nie? Więcej niż 2 razy. U nas teraz chyba benzyna po 6,50 czy 90 nawet. Czyli oprócz złota tutaj opłaca się też paliwo kupować. Miasto Astana jest dość małym miastem. Wystarczyło jechać około 5 minut z centrum, żeby właśnie się skończyło to miasto i tam już widać właśnie jakieś stepy się zaczynają. Pierwsze co mi tak przychodzi na myśl to Rumunia.
trochę jak w Rumunii. Przemierzając pustkowia Kazachstanu, właśnie jedziemy sobie w tamtym kierunku. Patrzcie, jak tu nic nie ma. Nic tu nie ma, takie proste drogi. Jak okiem sięgnąć? Pustkowia. Mongolia. Pewnie wygląda podobnie. Z Kazachstanu do Mongolii jest dość niedaleko, ale jeszcze bliżej teraz jest do Rosji. Chyba w tamtym kierunku jest Rosja, czyli na północ. 240 km mamy do Rosji, ale nie jedziemy tam. Tam widać jakieś takie panele. Wyglądają jak takie pastuchy na dzikie zwierzęta. Sprawdziłem w necie przed chwilą i tu można trafić na konie przewalskiego. To są takie ostatnie dzikie żyjące konie. Bardzo rzadko spotykane. My kiedyś spotkaliśmy, jak byliśmy na Ukrainie. One są bardzo płochliwe, dziki, to są dzikie konie, więc no nie lubią spotkań z ludźmi. Tam są kolejne, w lesie. Patrzą tak, na rzeczywiście, nas. No. To jest całe stado. No i tu też można je podobno spotkać. Jeździmy sobie i jeździmy po tej pustyni, która właściwie nie jest żadną pustynią, tylko stepem. No i trafiliśmy na takie właśnie rancho, na którym potomkowie Dżingis Khana wypasają bydło. Takie gospodarstwo ogromne. Zobaczcie, jakie tu są przestrzenie tu. Tu jest podobno bardzo tania ziemia. No i to wszystko, to jest chyba od jednego rolnika, tak domniemamy. No i sobie tu tak żyją. To jest jedno z niewielu gospodarstw, które mijaliśmy po drodze. Saperzy, o których mówiliśmy. Zgrabiamy. Kazachstan to ogromny kraj, około 5 razy większy od Polski. Jest tu kilka takich dużych, pięknych miast, ale one są bardzo od siebie daleko oddalone i pomiędzy tymi miastami są pustynie. Ogólnie tu jest bardzo mało ludzi. Najmniejsza gęstość zaludnienia tu jest chyba na świecie. 7 ludzi na kilometr kwadratowy. To właśnie ta pustynia to fajnie obrazuje. Ciekawe zjawisko. Czyżby to kolejne próby jądrowe ruskich? Bo oni tu właśnie już takie robili. Wykorzystali te pustynie, żeby zrobić tu próby jądrowe. Podobno do teraz są odczuwalne skutki tamtych prób jądrowych. No i niby jest tak, że Kazachy nie przepadają za bardzo za ruskimi przez takie numery. Chyba już wiadomo, o co chodzi z tym złotem w Kazachstanie, że jest takie tanie. Oni je biorą stamtąd właśnie, tamka się kończy ta tęcza. Tam jest złoto. O, się błysnęło, widziałeś? Nie. Niezła burza tam przed nami jest. No. Ci powiem, na takich otwartych przestrzeniach, to tutaj mogą być dosyć gwałtowne te wszystkie wiatry, burze i tak dalej, nie? No. To był normalnie moment. Kwestia 2 minut. Z nieba do piekła. O ja pier... Przyjamy. Ja pier... Dobrze, że zwolniłem, bo już się zaczął robić akwaplaning. Deszczyk, deszczyk i po deszczu. Ulewa trwała może 9 minut. Burza została za nami. A przed nami piękna pogoda. Jakieś hołdy. Bardzo zjawiskowy jest to widok. Kolejne okazy prawdopodobnie dzikich koni.
grecka oliwa na kazachskich stepach. Baton energetyczny. Napromieniowani. Chodź tu. Czekolada. Dobra, jedziemy. Jedziemy sobie fajnie z Astany do Ekibastus. Droga miała zająć 3 godziny, ale tak nas urzekł widok kazachskich stepów, że droga zajęła 6 godzin. Nieskończoność nicości była przytłaczająco oszołamiająca i właśnie lekko oszołomieni dojechaliśmy w końcu do miasta Ekibastus. A co to za oligarcha? Oligarcha, śniadanie dla oligarchy, człowieku. Omlet, a drugie to jest śniadanie gruzińskie. Takie rzeczy tu właśnie. Jest to takie hotelowe śniadanie w hotelu, które znajduje się w mieście Ekibastus. Tu właśnie czarna kawa się mieli. No to macie rabat. Tu jest napisane, jaki jest kod rabatowy. Dobrze to wygląda. To jest jajecznica? No, jajecznica z serkiem. Ła. To jest taki omlet, ja? No, a to jest taki omlecik. Ty, bo... A, to jest ten. To z łososiem jest. Masz, możesz sobie wycisnąć na tą cytrynkę, zajebiście. Jak przystało na łososia. Smacznego. Dziękuję. Dziękuję. To śniadanie nie miało ani smaku, ani kalorii jak dla mnie. No i teraz to właśnie będę dobijać tymi węglami, żeby trochę wypełnić ten żołądek przed wypadem. Ekibastus, czyli miasto o znaczeniu obwodowym. Mieści się ono w północno-wschodnim Kazachstanie, w obwodzie pawłodarskim. Jest to ośrodek wydobycia węgla kamiennego oraz przemysłu i materiałów budowlanych. Tutaj praktycznie pod każdym domem, na każdym osiedlu są takie różne właśnie siłownie. Tu w Kazachstanie bardzo w oczy nam się rzuciło to, że te wszystkie rury, nie wiem, tu chyba ciepła woda leci w tym, wszystkie idą nad ziemią i są dość słabo zaizolowane. Przez co mniej ekonomicznie wykorzystują właśnie zasoby z elektrowni, z ciepłowni. Mam wrażenie, jakby każdy z tych placów zabaw był zbudowany według jakiegoś indywidualnego projektu. To nie jest tak jak w Polsce teraz te nowe place zabaw, co budują, że wszystkie są takie same, wszystkie są jak z paczki klocków Lego, powielonej razy 1000 i rozesłanej po całej Polsce. Tu jest inaczej, tu wygląda jakby każdy plac zabaw był zbudowany przez innego speca. W Ekibastus Eiffel Tower nawet postawili. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! Tu widać już jakąś taką bardziej nowoczesną siłownię. U nas też takie są. Za kolejnym blokiem kolejne poręcze do dipów. Marcin, ale to są chyba trzepaki do dywanów. Tu jest takie, taka konstrukcja, ale widać, że już dość stare, pewnie po ruskich zostało. Ale ćpać sport idzie, nie? Ćpać sport idzie nawet, wiesz, na podłodze. Podłoga, patyk, sznurek i lepiej nie trzeba. Chodź, zobacz to. Pa. No, co to jest? Nie wiesz? Nie wiesz, co to jest? No nie. Kurwa, łańcuch i kawałek tego. Mówię ci, że to są jakieś indywidualne projekty. Czekaj, to zaraz rozpracuję i no.
To jest chyba... Czyli na tym się ćwiczy umysł. Tak. I później jak już to ogarniesz... To co, huśtawka, tak? Ale dupą po ziemi. To jest kajt, do kajta. Tu możesz do kajta zaćwiczyć. Nie, na nie się huśtasz dwa razy. Pierwszy i ostatni. Tu, gdzie jesteśmy, czyli na północnym wschodzie Kazachstanu, pory roku są dość zbliżone do tych polskich. W lato jest ciepło, w zima jest zimno, z tym, że tu jest w lato cieplej niż w Polsce, a w zima zimniej niż w Polsce. Podobno w lato tu nawet może być plus 40, a w zima minus 40. No i takie balkoniki tu mają pobudowane, gdzie właśnie lokalsi, właśnie, żeby nie musieli skakać parkura, no to pobudowali takie balkoniki, żeby mogli sobie przełazić, nie? No, także przełazimy i idziemy dalej. Do centrum, jak widać, coraz bardziej zróżnicowane owoce cywilizacji, przystanki, apteki, poczty, szkoły. Dawaj, wejdziemy tu do tego centrum handlowego, może tu się... To są takie właśnie kanapeczki z wołowiną. Jak to się burchetta, nazywa? Burchetta to jest. Burchetta. Właśnie. Zmieni rękę. Właśnie, właśnie. W tych krajach muzułmańskich trzeba pamiętać o tym, żeby nie używać lewej ręki w czasie jedzenia, gdyż jest ona uznawana za nieczystą i służy do sikania. Jemy tylko i wyłącznie prawą ręką. Ja zamówiłem żeberka. Trzeba przyznać, że na zdjęciu wyglądały troszkę lepiej. Wołowe, nie? No tutaj nie ma jakby wieprzowiny, nie? Ale spróbujemy. Tak wygląda moje główne danie. Jest to danie dla dwojga. Jak dla mnie jest to taka jednoosobowa porcja, ale mniejsza z tym. Ważne, co to jest. Jest to konina. Bardzo popularny gatunek mięsa, właśnie spożywany w Kazachstanie. Oni tu bardzo lubią konie, czczą je, jeżdżą na nich i je jedzą. A ja chyba pierwszy raz zarobię dajeść tego konia. Mięso z konia, bardzo miękkie. Mocno zmielone, widzę. No. Z czymś mi się kojarzy ten smak? Z tuńczykiem z puszki. Ale wiesz co, że mi to też tak zalatuje? Co ciekawe, kopalnia, która jest w Ekibastus, jest największą odkrywkową kopalnią węgla kamiennego na świecie. W pobliżu mieszczą się dwie duże elektrownie cieplne, Gres 1 i Gres 2. O tym posłuchamy na kolejnym odcinku. Tak, ale to nawet nie kopci z niego, wiesz? Bo obok niego jest coś, co jest trzy razy mniejsze i to kopci. A to największe nie kopci. No i jedzie węgiel właśnie z kopalni Ekibastus do elektrowni.